Michał B., rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, został oskarżony o sfałszowanie podpisów swego syna. W najbliższych dniach powinien zostać zawieszony w pełnieniu funkcji. Profesor Michał B. kieruje Suwalską uczelnią od 2005 roku. Był już zawieszony w czynnościach w 2007 roku w związku z umorzonym potem postępowaniem w sprawie niedopełnienia obowiązków podczas budowy sali Politechniki Białostockiej, której był wcześniej rektorem. Drugie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Białystok Południe dochodzenie w sprawie fałszerstwa dotyczyło lat 2004-2006, w którym profesor był rektorem, a potem pracownikiem Politechniki Białostockiej. Jak poinformował nas Marek Winnicki, szef prokuratury Białystok Południe, oskarżyła ona Michała B. o podrobienie podpisów na trzech dokumentach złożonych w Politechnice Białostockiej. Według niej profesor miał za swojego syna, przebywającego wówczas na uczelni w Wiedniu, podpisać wniosek o zaliczenie jednego z przedmiotów awansem, wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego oraz wniosek o kontynuowanie studiów w trybie indywidualnym. Prokuratura opiera się na opinii biegłej, która wskazała, że podpisy nie są autentyczne, a złożył je właśnie Michał B. Profesor nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura Rejonowa Białystok Południe akt oskarżenia skierowała do sądu w minioną środę. Następnego dnia wysłała informację w tej sprawie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z prawem minister powinien był zawiesić Michała B. w funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej już po przedstawieniu zarzutów. Prokuratura przesłała mu jednak informację dopiero po sporządzeniu aktu oskarżenia. Sobotni jarmark po raz ostatni odbywać się będzie na placu przy ulicy Jana Pawła II. Od września przeniesiony zostanie na plac przy ulicy Bakałarzewskiej. Już 29 sierpnia sobotni bazar będzie w zwyczajowym miejscu przy ulicy Jana Pawła II po raz ostatni. Taką decyzję podjęła spółka Targowiska Miejskie. W ostatnich dniach po długich konsultacjach, zastanowieniach podjęliśmy decyzję o przeniesieniu bazaru z północy, z ulicy Świerkowej na teren przy ulicy Bakałarzewskiej, tam gdzie odbywają się jarmarki. To już będzie takie miejsce stałe. Tak, będzie to miejsce docelowe. Planujemy, że już od 5 września bieżącego roku tam będą odbywać się sobotnie bazary. Przyczyny są obiektywne, niezależne od spółki, niezależne od nas. Po prostu od wiosny trwa tam budowa obiektów akwaparku i pływalni. W tej chwili wykonawca robót poprosił o następne tereny. Muszą być przekazane w miesiącu wrześniu, w związku z czym już i tak uszczuplone tereny targowiska jeszcze by się zmniejszyły. W tej sytuacji obok dużego placu budowy nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniego organizacji i także bezpieczeństwa zarówno sprzedającym, jak i klientom bazaru. Przez długi okres czasu spółka rozważała przenieść bazar na tereny przy ulicach Świerkowej i Nowomiejskiej. Pomysł jednak okazał się nietrafiony. Myśmy bardzo poważnie od wiosny przymierzaliśmy się do inwestycji, do zrobienia tam placu targowego z prawdziwego zdarzenia. Jednakże po dokładnej analizie kosztów, a także uwarunkowań, czyli ile placu moglibyśmy przeznaczyć na bazar, wyszło, że koszt byłby gdzieś w granicach 3,5 miliona, natomiast powierzchnia byłaby zbyt mała, około 1,5 hektara. Natomiast powiem w ten sposób, że przy ulicy Bakałarzewskiej mamy około 4,5 hektara, więc to jest odnośnie handlu. I oczywiście przy ulicy właśnie Świerkowej Nowomiejskiej, w tej proponowanej nowej lokalizacji, brakłoby miejsc parkingowych dla ludzi przyjezdnych. Od soboty 5 września bazar będzie funkcjonował na placu przy ulicy Bakałarzewskiej. Zarówno Suwalski Ratusz, jak i spółka Targowiska Miejskie uważają, że optymalne miejsce dla bazarowego handlu i z pewnością pozostanie tu on na dłużej. Do drugiego wypadku z udziałem rowerzysty doszło w tym miesiącu w naszym mieście. To smutny rezultat braku rozwagi i ostrożności. Chwila nieuwagi, czy też zbytnia brawura i tragedia gotowa. No niestety, następny wypadek drogowy, tym razem na skrzyżowaniu ulic Utrata i Przytorowa. Kierujący rowerem, nieprawidłowo przejeżdżając przez
przejście dla pieszych, zderzył się z nadjeżdżającym samochodem dostawczym marki Kia. No ja go zauważyłem, jak on jechał szybko z tamtej strony. Ja zjeżdżałem, bo miałem zielone. Zjeżdżałem i następny kierowca, już tutaj się zapalało zielone, ja zjeżdżałem. I on od dworca PKS-ów tutaj wyjechał. Nagle, momentalnie, bo to tylko... No kątem oka go zauważyłem i jechał naprawdę bardzo szybko. Uderzył mnie w bok samochodu. W bok, tak? W bok, szybę wybił przed, tamto boczno i spadł tutaj na ten. Pomimo tego, że obaj kierujący najprawdopodobniej byli trzeźwi, to 21-letni rowerzysta podjął nierozważną decyzję i niezgodną z przepisami. Samochodem dostawczym marki Kia był trzeźwy, a od rowerzysty została pobrana krew do późniejszych badań. Obrażenia to przede wszystkim obrażenia twarzoczaszki u kierującego rowerem. Jak ustaliliśmy na miejscu zdarzenia, kierujący samochodem dostawczym jechał prawidłowo. Niestety to kierujący rowerem wjechał nagle na przejściu pieszych, pomimo tego, że miał zielone światło. Chyba zapomniał, że zarówno po chodnikach, jak i po przejściach dla pieszych w tym miejscu nie można jeździć. Zastanawiają się specjaliści ruchu drogowego, co może być przyczyną tak nierozważnych decyzji na drodze. W dotychczasowych meczach drugiej ligi piłkarze Wigier dwa razy przegrali i trzykrotnie zremisowali. W sobotę na własnym stadionie chcą wreszcie odnieść zwycięstwo. Wygrać i to wysoko podopieczni Zbigniewa Kaczmarka mogli przed tygodniem w Olbromiu. Niestety zmarnowali wiele dogodnych sytuacji, mimo że cały czas pracują nad poprawą skuteczności. Na treningu zupełnie przyzwoicie to wygląda, tylko często jak dochodzi presja, to często zawodnicy albo rezygnują z tych wyuczonych jakby fragmentów gry na korzyść jakiegoś prostego, bezpośredniego zagrania, ale no, żeby tylko to było wszystko skuteczne, bo ja proszę już chłopaków kilku meczów, żeby jednak się decydowali na to, co ćwiczymy, a nie jak wymyślali swoje jakieś tam rozwiązania, które na ogół nie są skuteczne, bo to widać po wynikach i po punktach w tabeli. W tabeli Wigry zajmują 14 miejsce, tuż nad strefą spadkową. W sobotę 29 sierpnia o godzinie 17 podejmą zespół Szczołówki, kolejarza Stróże. Liczą jednak na zwycięstwo. Zespół prezentuje się, uważam, bardzo dobrze. Z meczu na mecz idziemy cały czas do przodu i wydaje mi się, że teraz z tym kolejarzem rzeczywiście stać nas na bardzo dobrą grę. No, wynik jest sprawą otwartą, ale myślę, że jeżeli zagramy na poziomie tak jak z Wolbromiem, to mamy szansę na zdobycie punktów. Pierwszy raz w tym sezonie. Kolejarz już w ubiegłym sezonie walczył o awans do pierwszej ligi. Po niepowodzeniu zmienił trenera i wciąż zgłasza wysokie aspiracje. Chcemy stanąć im na drodze. No, przede wszystkim szukamy sami dla siebie punktów, bo przecież ta rywalizacja jest bardzo ciężka. Jesteśmy no, praktycznie w tej strefie spadkowej w tej chwili. Myślę, że od jutra zaczniemy marsz w górę tabeli, żeby jak najszybciej sobie te zagrożenie oddalić. W zespole Wigier zabraknie kontuzjowanych Kamila Lauryna, Jakuba Kowalskiego i Przemysława Łapińskiego. Pod znakiem zapytania stoi występ Michała Danilczyka. Szkoleniowiec liczy, że pozostali pokażą bardzo dobrą ofensywną grę, do której wystawi dwóch napastników. Wszystko zależy też, jakie dyspozycji będzie przeciwnik. Wiem, że mam duży potencjał i tu będzie wszystko zależało, kto po prostu więcej będzie miał jakby inicjatywy w grze. No, ja bym chciał, żeby to był mój zespół, bo jego stać na to, żeby prowadzić grę u siebie na bardzo dobrze przygotowanym boisku, czyli to będzie piłka na pewno techniczna i widowiskowa. Piłkarze i szkoleniowiec Wigier liczą na doping kibiców. Sobotni mecz na stadionie przy ulicy Zarzecze, przypomnijmy, rozpocznie się o godzinie 17:00.